Witamy w kolejnym odcinku. Przed nami jedna z najniebezpieczniejszych dróg w Gruzji. Słynna droga do Użguli. Z powodu częstych obsunięć gruntu i dużych opadów śniegu droga ta często jest zamknięta. A ten region odcięty od reszty kraju przez większość część roku. Przed wyjazdem warto nie tylko sprawdzić pogodę, ale także zapytać miejscowych o przejezdność trasy. Region ze względu na swoje odizolowanie posiadał własną kulturę i język. Zachowała się tu tradycyjna zabudowa i charakterystyczne wieże obronne. Na co dzień służyły za spichlerze, a w razie zagrożenia stanowiły schron dla całej rodziny. Oryginalnie w środku były drabiny ze sznurka, które wciągano do środka, ocinając drogę najeźdźcom. Bardzo ciemno. Nie wiem, czy będzie widać. Ale to generalnie się wchodzi na górę po takiej drabince. Jezu, tu cała chodzi. Tam dalej nic nie jest. Tutaj dalej już nie jest tak źle. Jest taka drabinka do góry. I znowu tam
kolejna do góry. Zgubiłam klapkę. Zgubiłam klapkę. Muszę powiedzieć, że przed przyjazdem do Gruzji to generalnie nie chciałam tu przyjechać, bo uważałam, że nie ma tutaj nic ciekawego, ja nie lubię gór, więc co ja tu będę robić? Będziemy jeździć po tych wertepach, to nie lubię bardzo, ale naprawdę warto, warto i jeszcze raz warto. Thank you.
Idziemy, nie? A dzień dobry. Możemy przejść. No, nie jestem pewna, czy możemy przejść. Pozwoli pan, że przejdziemy? Ja się boję, ty idź pierwszy. Panie przodem, tak? Super. No strach. Może ja tam pójdę naokoło lepiej. Oho, i popatrz, popatrz jak się nastawia, weź ją, bo jeszcze ją dziabnie. No, to wielki byk. Wcale nie miał zamiaru się usunąć. O, jeszcze raz pies do tego nam potrzebny. Strasznie to wszystko jest zaniedbane, zaśmiecone, więc ładne miejsce, ale no jakoś nie jest tu bardzo przyjemnie. Taki zabytek to powinno to być jakoś ogarnięte, prawda? Przed przyjazdem w dane miejsce dobrze jest sobie trochę poczytać. Poparzyłam się pokrzywami. No dobra, to zdrowo chyba, nie? Słuchajcie, a chciałam wam powiedzieć, jakby się ktoś tutaj wybierał, bo to miejsce nazywa się Zamek Królowej Tamary. No tak naprawdę trudno się tutaj zamku doszukać. Jest to taki kompleks budynków. Była to letnia rezydencja Królowej Tamary, która nomen omen była pierwszą królową Gruzji i ponoć za czasów jej panowania a to był rozkwit tego kraju i tak jakby cały ten highlight. No to mówię, że tutaj można wejść. Jest tutaj taka karteczka. Ale ja już byłam na jednej, tak więc już mi wystarczy. Dobrze, że se nóg nie połamałam. Ale ja sobie tak myślę. Ja sobie tak myślę, że jak ktoś chce zarabiać na turystyce, no to powinien trochę bardziej się postarać, prawda? Szkoda, taki piękny budynek i tak oszpecony, oszpecony. Gonię niedźwiedzia, bo ten jak zwykle mi ucieka, więc ja się zatrzymuję, żeby porobić zdjęcia. On sobie idzie. Kroczek za kroczkiem. Tutaj na górze jest fajny bar, restauracja. Niedźwiedź sobie zrobi przerwę, a ja mykam na górę. Tutaj jest jeszcze wieża na samym czubku góry, na którą też można sobie wejść dla odważnych. No ja już mam teraz dobre buty. O! Tak więc mogę chodzić. Z
zdecydowanie warto wydrapać się tutaj na górę, bo stąd jest naprawdę fajny widok. Nie jest tak wysoko, nie jest ciężko wejść, więc gorąco polecam. O, tutaj stoją sanie. Prawdziwe sanie. Super. No super by było, jakby były ładnie po prostu wystawione, a nie, że wśród tej kupy rozwalających się kamieni i jakichś rozwalonych innych rzeczy. Niechcący spostrzegłam, że tu takie piękne sanie stoją. I rozklekotany samochód. I pewno tutaj takich rozklekotanych samochodów wszędzie stoi. A tak naprawdę to miejsce jest cudowne. Bardzo klimatyczne. Ja uwielbiam takie miejsce. On ten byczek, co żeśmy się go tam bali przejść, to on, kurczę, przyszedł za nami. Nie wiem, zakochał się w naszej małej dziewczynce, czy co? No, na pewno można jeździć konno. To zarąbiste miejsce do jazdy konnej. Można pojeździć na koniu na sznurku, tak, że ktoś ci będzie trzymał ze sznury konia i ty. No, jak umiesz, to jedziesz pójdź. Pojedziesz sam. Ale małe te konie są. No widzisz, ale przejechał się. Ona przed chwilą wsiadła i tam już zawraca i już decyd. Ale małe są. On to takie jak dla mnie. Jedziemy tam prosto? No tam, gdzie ci pokazuję, no. No to turn right in 20 meters. I tak jakby tutaj kurwa right. No ale na razie prosto, co ci pokazuję. No, no prosto. No może się bomb popierdoliła jak zwykle. No tam jest lodowiec, więc to musi być tam. Aha, no nie tam. Użguli nazywana jest wioską na krańcu świata, położona u stóp pięciotysięczników i najwyższej góry Gruzji, o dźwięcznej nazwie Szara. Samo Użguli mieści się na wysokości 2100 metrów i oficjalnie mieszka tu około 200 osób. Ale z tego co widzieliśmy, trudno w to uwierzyć.
jest to jedno z miejsc, do których naprawdę warto przyjechać, zadać sobie trud, obojętnie czy sami tu przyjedziecie, czy z kimś. Droga po drodze momentami była wymagająca. Nie uważam, że bardzo trudna, ale faktycznie trzeba mieć dobre auto i w miarę umieć też tym autem prowadzić, więc jak planujecie wynająć auto 4x4, ale nigdy takim żeście nie jechali, myślę, że lepiej najpierw trochę popróbować gdzieś w trudnym terenie, no bo możecie być trochę zaskoczeni. A my mieliśmy dobrą pogodę, więc w złą pogodę ta droga może być naprawdę bardzo wymagająca. To nie, to zostaw to. To nie jedz tego. Nie jedz tego, słyszysz? To nie jest do jedzenia. Oj. No zostaw. Nie, nie. Nie jedz tego. To be. To niedobre. No wypluj to. Oj, zjadła gąbkę. Niedobre. No, czyli nie można zostawiać gąbek.